tutaj będę nieskromny, powiem, że te wybory ja wygrałem. I pani Marianna była zdumiona, ona nie lubi przegrywać, prawda? I tak jak gdyby troszkę tam protestowała, że to mogły być pewne nieprawidłowości. Zabrakło jej 3 czy 4 głosów, prawda? W każdym razie z tego niewiele wyszło, bo potem nastąpił stan wojenny i sprawa była już daleko nieaktualna, ale próbowaliśmy coś robić i włączyć się w nurt Solidarności. Ja nawet chodziłem na zebrania na Mazowiecką Solidarności jako przedstawiciel literatów. No, miałem kilka takich nurtów. Założyłem partię najmniejszych. Bardzo mi się to podobało. Był artykuł na pierwszej stronie Wieczorze Wrocławia nawet. Z tego okresu miałem wywiad z księdzem Ryszardem Halwą. Znana postać do dzisiaj, o ile chodzi o pro-life. No i właśnie miałem kilka takich akcentów. Liczyłem, że o ile życie jest tak piękne, to nie należy go niszczyć. Miałem wizję, że ta partia najmniejszych rozrośnie się w jakieś światowe formacje. Do tego jednak nie doszło. Poniosłem jak gdyby porażkę, nie pierwszą i mam nadzieję nie ostatnią. Kozi ruch nie będzie ogniem obfitości, tak? Krzysztof Myszkowski mówi. I to rzeczywiście tak tutaj działa. Tak. Pan jest niesamowicie kreatywny. Jakieś inne inicjatywy w online okazały się głośniejsze, bardziej dynamiczne może, ale lotka z tej partii najmniejszych została, jest już tutaj zdeponowana, żeby oddać pani Eleonorze. W każdym razie jest to na pewno, bo Wrocławiu nie zaginęło. Pani Eleonora też. Prolife mnie bardzo ceniono, jak był zjazd na Jasnej Górze, to ja siedziałem za stołem prezydialnym i do opieki mojej został wytypowany Czesław Niemen. Także kilka słów z nim zamieniłem, prawda? On zachowywał się bardzo oszczędnie, ale miał też poczucie humoru. Poza tym jeszcze, gdy kończymy tak jubileuszowo troszkę i akcentujemy, żeby to gdzieś nie zaginęło, w komitetach obywatelskich byłem również aktywny i tam taką ustawę przeforsowałem dla uczczenia 200. rocznicy Konstytucji 3 maja. To powinno w aktach być i to była ustawa opowiadająca się za życiem, że skoro mieliśmy kiedyś dobrych Polaków, to którzy nie stosowali aborcji, to dobrze by było w tym duchu też postępować. To tak nie było. To była krótka, że tak powiem, krótka myśl, ale w jakiś sposób się zaznaczyłem, no bo uważałem, że należy coś dać, o ile już tą komunę przydepnęliśmy, prawda, i ta bestia już nam nie wyrządzi krzywdy. Okazało się, jak wszyscy się myliliśmy. Ja jeszcze pamiętam takie programy Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. Tak. Pan występował właśnie z tymi treściami. Proszę pana, jeszcze nie wiem, czy to chodziło o pana, ale gdzieś jakiś Henryk Wolniak zaszedł chyba za skórę bezpiece w roku 76. A to na pewno. Koniec września szukali miejsca zameldowania. Przy czym ma pan trochę imienników, więc mógł być inny Henryk Wolniak poszukiwany. Szukali pana na Wybrzeżu. Stwierdzili, że nie ma pana ani w Sopocie wśród zameldowanych, ani w Gdańsku, ani w Gdyni. No i chyba przysłali ten papierek do Wrocławia. Co to było? Gdzie pan się ukrywał, Gdańsk? Na co pan pojechał? Ja wtedy w Gdyni organizowałem ten literacki oddział, prawda? Czy w Gdyni to powstał? Zaczyn pierwszy, tak, grupa literacka. Tak, ale coś jednak czuli, że nie w porządku, bo ktoś tam napisał odręcznie taką notatkę, a może to są żarty. Więc jednak sobie wyczuwali, że to nie jest organizacja podziemna i wywrotowa, tylko działa
profesor nas poparł, asygnował, ale to też jak gdyby w takim duchu happeningowym, prawda? No właśnie, bo to przecież tak funkcjonowało. Świetny ten pomysł, też nie wiedziałam o tym, co pan dzisiaj powiedział, żeby zrzeszyć ludzi, którzy nazywają się wolny albo wolniak. Prawda. I wtedy nie ma możliwości wycofywania się z tego, ani prześladowania za to, że się należy. No, tak, tak. Losowa sprawa. Oczywiście, tak, tak. To znaczy, to był taki okres, gdzie artyści postępowali w ten sposób, że należy przechwycić komputer. Tak, tak. Jak pomarańczowa alternatywa. To nie był eskapizm, tak jak myśli Polkowski, że to była ucieczka, tylko to była pewna próba zakodowania, przetrwania i na pewno nie był to eskapizm, to była walka. Zresztą też wiesz, Państwo się narażali przecież. Tak, wysilili tego, tak, bo w stanie wojennym to gdy u mnie było 2000 ulotek, to akurat przypadkowo milicja weszła, prawda, do domu, ale tak udało mi się wyrzucić ulotki na balkon i tak specjalnie oni nie szukali, tylko tak rozejrzeliśmy się, mówi, tu przez okno coś od pana wylatuje ciągle. Także zdecydowałem się, że przyszedł mnie na straszy, natrafił kij na kamień. Czy jakiś wiersz na pożegnanie chciałby pan przeczytać, czy jakiś manifest, coś takiego jeszcze, taki wyraźny akcent jubileuszowy? Może coś z bułgarskiego? Na pewno na język bułgarski łatwiej tłumaczyć niż na angielski. Ja pracuję nad jakąś tłumaczką angielską, ale wydaje mi się, że ona się trochę tego boi. No bo rzeczywiście tutaj, no wiadomo, te analogizmy wymagają jednak. Panie Ireneuszu, jeden jeden, tak jak mówił Karpowicz, oko za oko, ząb za ząb. Pan jeden i jeden. Jeden wiesz, pan przeczyta, a jeden ja, dobrze? Bo pan tak dobrze czyta i jest pan, że tak powiem, ulubieńcem pań, tak wyczuwam, bo ma pan głęboki głos. Ułomkiem pan też nie jest. Urody też pan Bóg nie poskąpił. Przedboża. Krystynie w poezji i Andrzejowi w logosie. W przedbożoczynie lepimy pojemniczość na ciecz, na święte łzy. Z odsłonięciem pomnika ulotnej kropli wykutej w kamieniu. Michałem Aniołem w granicie niebianin wygląda niczym człowiek po pierwszych z raju wygoninach za bramę. Zawygoniły polne drogi, zadrożyły pola od potem, zawyły gardła rozszarpywane przezroczystymi na wylot sukami. Nie święci lepią łzy, lecz łzaczy nie świętych podczas przepływu po mlecznej drodze, w tę i z powrotem. Nie napotyka oporu materia, nie oporu duch niczym, przezroczyste światło z oka Boga, widzące wszystko na wprost,